Jesteśmy przed domowym obiektem hamburgera Sportverein, który do 2018 roku występował ciągle w Bundeslidze od początku jej powstania, czyli od 1963 roku. I z tym wiąże się też bardzo ciekawa historia. Zegar, który znajduje się na tym stadionie, do 2018 roku odliczał czas, kiedy HSV grało właśnie nieprzerwanie w Bundeslidze. Zatrzymał się na 54 latach i 261 dniach, bowiem wtedy ten klub spadł do drugiej Bundesligi. Po spadku zegar zmienił swoją funkcję. Dzisiaj pokazuje czas od 1887 roku, czyli od momentu, kiedy HSV został założony. Wszędzie wlepki. Pod stadionem HSV dosłownie każde ogrodzenie i wolna przestrzeń jest oklejona przez fanów tego lokalnego klubu. Możecie zauważyć tutaj naprawdę niezliczone pomysły kibiców na to, jak kreatywnie wspierać swój zespół, ale i także jak pozdrowić swoich rywali. A tutaj stopa słynnego piłkarza HSV, czyli Uwe Sellera. Jest to dzisiaj miejsce pamięci poświęcone wybitnym sportowcom związanym z HSV. Uwe Seller to oczywiście temat na osobną historię, wspaniała postać, ale znajduje się tutaj chociażby też stopa Feliksa Magata, którego mogą Państwo kojarzyć jako bardzo słynnego trenera w Bundeslidze.